Panie Cezary, jak było na wakacjach z dziećmi? Wspaniale. Wie pani, no my inaczej na wakacje nie jeździmy, zawsze jeździmy całą rodziną. I powiem, że taka wyprawa za ocean to jest duże wyzwanie. Duże wyzwanie i logistyczne, i finansowe. Tak się właśnie zastanawiam, bo na przykład czasami niektórzy rodzice robią sobie taką przerwę od dzieci i na przykład wyjeżdżają gdzieś tylko we dwoje. Tak, myśmy byli z żoną we Włoszech przez tydzień sami, więc już zażyliśmy wolności, ale jednak dzieci też wolą, żebyśmy w wakacje byli przy nich. Jeżdżą na obozy, ale jednak z rodzicami jest większy wypas. Wspomniał Pan, że jest to także ogromne wyzwanie finansowe. No właśnie, czy odczuwa Pan także te skutki inflacji w Polsce? No każdy odczuwa to, ale wie Pani, inflacja nie jest w Polsce, inflacja jest wszędzie. Stany Zjednoczone są w tej chwili tak drogie, że proszę mi wierzyć, myśmy się naprawdę liczyli z każdym dolarem, bo to nie da się przeliczyć tego nawet. Także zaciskaliśmy pasa, ale też no, pozwalaliśmy sobie w momentach, kiedy na to był czas, no, żeby jednak trochę popuścić cugle. No bo podejrzewam, że teraz do Ameryki w takim składzie, czyli całą rodziną, to nie wyjedziemy przez ho, ho, ho wiele lat.